Mówiłem, żeby nie mylić Kuby Silver z Kubą Silver Blue. Teraz recenzja Silver Blue. Słuchajcie, znajdziecie informację, że to jest odpowiednik Karoliny Herrery 212 New York City. Karolina Herrera kosztuje 300 zł, czasami można dorwać za 280. Ten kosztuje 25 zł, więc 12 razy taniej. Ale niestety cena tutaj gra rolę akurat, jakość składników jest gorsza. Czuć coś syntetycznego po psiknięciu. Miałem Karolinę Herrera 212, miałem też Lanvin El Homme. Nie wiem, czemu stracił teraz ostrość, co się stało. O ile Karolina Herrera 212 jest naprawdę fajnym zapachem, to jeżeli szukasz czegoś przystępnego cenowo, to weź sobie kup Lanvin El Homme. Czytam to się czyta Lom. Lanvin kosztuje 100 zł i jest bardzo fajną kompozycją, również stworzoną przez Alberto Morillasa, tak samo jak oryginalna Karolina Herrera 212. Ten zapach, no niestety, ja bym go nazwał. O ile Lanvin przypomina 212, to ten próbuje przypominać, mimo że podają, że przypomina 212, to on próbuje przypominać Lanvin, który przypomina Karolinę Herrerę, tak? Czyli już tu jest ta kopia kopii i tu rzucono syntetyczne składniki. Z daleka czuć Karolinę Herrerę, czuć Lanvina, bardziej Lanvina bym powiedział, że czuć, ale to tylko z daleka. Jak z bliska będziesz próbował połąchać skórę, to będzie czuć coś dziwnego, sztucznego, chemicznego. Z daleka nie jest źle, ale z bliska, jak ktoś by wąchał skórę, to już słabo. Zapach trzyma się na skórze 3 godziny, na ciuchach 5, ale wkurza mnie tą swoją sztucznością i chemicznością. Wolę Lanvina. I wam też w sumie bym polecał Lanvin. Jeżeli mieliście z tym zapachem do czynienia, to zostawcie komentarz, żeby inni widzieli. No i dzięki za oglądanie mojego kanału. Trzymajcie się.